teraz rzut wolny z około 30 metrów, troszeczkę właśnie z prawej strony pola karnego. Edi, dobre dośrodkowanie na główkę, groźnie, bramka. 1-0 i czy to jest strzelił bramkę? No na Giuse chyba. Z numerem 10, tak jest. 1-0, 26 minuta. Myślałem, że gol samobójczy, bo tak troszeczkę tam było tłoczno. Ale to jednak chyba ten, tak jak mówisz, Kameruńczyk. W kontra groźnie, bo tu dwóch piłkarzy nas prostopadło podanie i lewą stronę atakuje. Ale że on jest też szybki. Dwóch piłkarzy w polu karnym. Właśnie ten Giuse niepilnowany 2-0. 37 minuta spotkania i pogoń. Strzela drugą bramkę. Giuse tutaj biegnie, cieszyć się do narożnika boiska, ale nie mniejsze gratulacje odbiera asystent przy tej bramce. Nie widzę dokładnie, kto to był, a teraz już. A teraz słyszeć, jak to się dzieje. Witam zatem na konferencji prasowej po meczu Wieckie Katowice Pogoń Szczecin. Przypomnę, goście wygrali to spotkanie 2-0. W pierwszej kolejności poproszę o pomeczową opinię trenera gości Marcina Sasara. No, mieliśmy przed tym meczem problemy z obsadzeniem pozycji młodzieżowca, ponieważ Mateusz Lewandowski jest kontuzjowany. No, ten Szałek nie mógł grać w tym meczu, dostał powołanie na reprezentację i taki trochę eksperyment wyszedł w pierwszej połowie. I nie wyglądało to dobrze w środku pola, natomiast rzeczywiście w pierwszej połowie stworzyliśmy kilka sytuacji. Myślę, że super strzał Ediego w słupek. Wykończyliśmy stały fragment i jedną z kontr po lewej stronie boiska. Prowadziliśmy 2-0. Wczoraj zmieniliśmy ustawienie na bardziej defensywne. Wszedł Adrian Łuszkiewicz. Uporządkowaliśmy grę. Prowadząc 2-0 czekaliśmy na swoją szansę, żeby ewentualnie podwyższyć i kontrolować spotkanie. Myślę, że mieliśmy prowadząc 2-0 mecz pod kontrolą. Przeciwnik nie zrobił nam praktycznie krzywdy. Jest to na pewno przełamanie i bardzo ważny dla nas mecz, bo wygraliśmy w końcu na wyjeździe w 7 spotkaniu. To jest o wiele, wiele za późno, ale myślę, że moja drużyna odpaliła i zaczęło wyglądać to solidnie. Oczywiście musimy pracować nad poprawą gry, nad walką i w następnym spotkaniu walczyć o następne 3 punkty. Dzisiaj się cieszymy, a jutro już myślimy o następnym meczu z Zawiszą Bydgoszcz. Dziękuję bardzo. Trener GKS-u Rafał Burak. Tak, jeśli chodzi tutaj, trener też wspomniał o eksperymentach i o pewnych perturbacjach. My rzeczywiście dzisiaj jako GKS bez 7 ludzi, którzy pretendowaliby do pierwszej jedenastki, niestety takie, a nie inne rzeczy, kartki, reprezentacje, kontuzje. Nie mogliśmy skorzystać z wielu zawodników. Kadrę mamy taką, jaką mamy. Dla nas to był też dzisiaj bardzo istotny mecz, bo wydaje mi się, że uświadomił nam wszystkim w Katowicach, że pora zakasać rękawy i walczyć ze wszystkich sił o utrzymanie pierwszej ligi w Katowicach. Dziękuję. Jeśli są zatem jakieś pytania, trenerzy są do Waszej dyspozycji. Skoro nie ma pytań, dziękuję. Dziękuję.